pozostaniemy przy takich mrocznych klimatach, przejdźmy do wydawnictwa Kultura Gniewu i do komiksu Love and Wayne, Robert Johnson, 1911-1938. Robert Johnson, mówią wam coś to imię i nazwisko? No w sumie możliwe, że większości z was niewiele, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że Robert Leroy Johnson jest właśnie jednym z najwybitniejszych gitarzystów bluesowych i dowiadujemy się dzięki temu komiksowi między innymi, że był królem, miał miano króla gitary bluesowej. A jego twórczość miała niesamowity wpływ na Ricka Claptona, Rolling Stones, Boba Dylana, Red Hot Chili Peppers oraz Jimiego Hendrixa. I mamy komiks właśnie o tym czarnoskórym muzyku, poznajemy jego życie, które rozpoczęło się 8 maja w 1911 roku w stanie Mississippi w Ameryce. Żył 27 lat i w zasadzie nagrał niewiele kawałków, ponieważ jak się dowiadujemy z komiksu, tylko 29 utworów. I on nagrał część tych utworów, aczkolwiek został on wydany dopiero w 61 roku. Także jakby pośmiertnie on zasłużył na ten cały, na ten tytuł bycia królem gitary bluesowej. Aczkolwiek jego życie było owiane pewną taką legendą. Otóż on rzekomo sprzedał się diabłu, żeby zyskać właśnie niesamowite zdolności do opanowania gitary. I dlaczego tak to można twierdzić? No, życie i działalność jakby potwierdza, ponieważ no, chłopak, tak, w komiksie to poznajemy. Poznajemy rodziców, w jakich okolicznościach, w jakim domu on przyszedł na świat, że miał problemy w szkole, ale że w wieku 19 lat zakochał się z wzajemnością i był niesamowicie zakochany. Tutaj pracował na polu bawełny, ponieważ przypomnę, że to jest 1911 rok. Tutaj czarnoskórzy cały czas mają zupełnie inny status społeczny niż w obecnych czasach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i on zakochuje się, pracuje pilnie, nie pije, nie imprezuje, jest wzorowym mężem, spodziewa się dziecka, zdolny jest, gra na harmonijce, ale no niestety zdarzyło się w ten sposób, że jego ciężarna małżonka umiera. I on cierpi w tym momencie no, niesamowicie, ale podejmuje decyzję, że jednak rusza w świat. Spotyka na swojej drodze wielu naprawdę artystów, znaczy naprawdę spotyka wielu artystów, między innymi muzyka Son Hosa, którego spotkał, którego podsumował go w ten sposób, że był to młody, utalentowany chłopak, który świetnie grał na harmonijce, ale w ogóle nie potrafił grać na gitarze. Co jest śmieszne, znaczy przewrotne, ponieważ właśnie nasz bohater Robert Johnson zasłynął z tego, że był mistrzem tej gitary. No i chłopak ćwiczył, aż no, wyćwiczył. Co więcej, dlaczego wciąż mamy wzmiankę o tej legendzie? Otóż Robert Johnson, piosenki Roberta Johnsona właśnie często kręciły się wokół takich przyziemnych spraw. Często śpiewał o panienkach, o alkoholu, no nie śpiewał, że tak powiem, pogodnych, radosnych piosenek i przylepiła się na niego taka łatka, że on właśnie tutaj sprzymierzył się właśnie z siłami nieczystymi i on nie boi się grać w zasadzie takich utworów. Dochodziło to nawet, dowiadujemy się w komisji takich sytuacji, że niektórzy wychodzili z tych imprez, na których on przygrywał, ponieważ bali się, że właśnie zostaną zauważeni przez te siły nieczyste. No i po tym tragedii, jaką doznał Robert Johnson, kiedy jego rodzina runęła, znaczy kiedy rodzina się rozpadła, to on wyruszył po Ameryce, jeździł od miasta do miasta. Nie ukrywajmy, klepał biedę, grał w różnych tam miejscach, mniej lub bardziej takich misternych, że tak powiem, w jakichś takich skłotach, takich dla ludzi po prostu zwykłych, którzy imprezowali, a to, że on miał tematykę swoich kawałków, była taka właśnie rozrywkowa, taka imprezowa, no to cieszył się wielką popularnością, no i też uczęszczał do takich miejsca, gdzie właśnie odbywała się jakaś balanga. No i w zasadzie tak, no, komiks opowiada o jego życiu i myślę, że w tym momencie przedstawianie tej treści warto zakończyć. Resztę dowiecie się z komiksu. Warto jeszcze zaznaczyć, jeśli chodzi o narrację. Tutaj trzeba przyznać, że bardzo dużo informacji autorzy chcieli wcisnąć w ten komiks, także narracja wygląda w ten sposób, że skaczemy z punktu A do punktu B. Mamy tylko wręcz takie urywki, że on był tutaj poznał tą osobą, tutaj grał z tą osobą, później podróżował z tą i z tą. Oczywiście to ja teraz tak bardzo skracam, to nie jest tak, że rach ciach ciach jest tu punkt A, punkt B, punkt C, tylko to jest oczywiście w taki płynny sposób atrakcyjny przedstawiony, także
Aczkolwiek no, ta forma różni się od normalnych komiksów, że kiedy jest moment na przykład taki kulminacyjny tego komiksu, moment jego śmierci, w jakich okolicznościach on umarł, no to już mamy takie spowolnienie narracji, że są pewne dosyć istotne kwestie z pewnymi ludźmi, co się wydarzyło. Oczywiście wszystko to jest owiane tajemnicą, ponieważ nikt nie ma pewności, że akurat te okoliczności, które między innymi zostały opisane w komiksie, są tymi prawdziwymi. Autorami są Mezo oraz DuPont. Mezo odpowiedzialny jest za rysunki, Mezo, czyli Pascal Mezenberg, a za scenariusz Jean-Michel DuPont. I oni przyjechali do tej misji, do tego, do stanu Mississippi, do miejsca, które on odwiedzał w młodości, cały Robert Johnson, oraz miejsca, w którym rzekomo jest jego nagrobek, bo tu jest, się okazuje, spór między dwoma miejscowościami, gdzie tak naprawdę leży mogiła tego całego króla gitary bluesowej. Warto jeszcze zaznaczyć, że komiks jest wzbogacony o śpiewniczek. Mamy tutaj teksty, oryginalne teksty jego piosenek wraz z tłumaczeniem. A ja wszystkich w tym momencie zapraszam do tego, żeby sobie wygooglować Roberta Johnsona na YouTubie, ponieważ znajdziecie tam właśnie nagrania tego, przypominam, króla gitary bluesowej. Jest to jeden z kolejnych komiksów o tematyce muzycznej. Wydawnictwo Kultura Gniewu ma na przykład komiks Dym o Pablo Pavo, w sensie komiks pod tytułem Dym, komiks Fugacji, mamy komiks o Carlosie Gardelu, to jest akurat mistrz tanka, także polski czytelnik coraz więcej ma do dyspozycji komiksów, które są poświęcone właśnie wielkim muzykom. No cóż, zapraszam wszystkich zainteresowanych do komiksu Love and Wayne, Robert Johnson z wydawnictwa Kultura Gniewu. Hello.